Z Ewangelii według świętego Mateusza. A gdy szedł dalej, zobaczył dwóch innych braci. Zadumałem się nad tym fragmentem Ewangelii, dlatego że on nam podpowiada, że Jezus ciągle idzie dalej. Że Jezus ma ciągle nowy plan, ciągle rozszerza to, co my uznaliśmy już za zamknięte. Ciągle powołuje nowych i to nie my mamy się lękać o to, by się kolejne powołania znalazły. To Jezus jest pierwszym o to zatroszczonym, pierwszym, który się o to martwi, pierwszym, który pragnie powoływać kolejnych. Idąc dalej, tak brzmi ten fragment dzisiejszej Ewangelii, możemy być pewni, że Jezus idzie dalej niż nasze wyobrażenia o Kościele, niż nasze wyobrażenia o tym, co trzeba uczynić. Jezus idzie dalej niż wszystkie nasze nadzieje i dalej niż wszystkie nasze modlitwy. Pozwólmy Mu tylko, żeby to dalej się też realizowało w naszym życiu, żeby to On mógł wybierać, co jest dalej i żeby mógł nam dalej proponować. Idź w tą drogę, w którą Cię posyłam. Do zobaczenia jutro.